Szanowni Państwo, powódź na terenie powiatu płockiego jest naprawdę tylko kwestią czasu i wszyscy mamy więcej szczęścia, niż można by się spodziewać. Stąd w sytuacji, kiedy kilka dni temu doszło do bardzo wysokich wzrostów poziomu wody, oczywiście starosta płocki rozpoczął działania takie, które może wykonywać, czyli po prostu monitoring i wskazywanie na potrzeby jak najszybszych działań. Już wiele miesięcy temu alarmowaliśmy i prosiliśmy o interwencję, o pogłębianie Wisły ministra infrastruktury. Do takiego pogłębiania nie dochodzi i znowu pojawiło się zagrożenie powodziowe. Kilka dni temu, dokładnie w piątek, ogłosiłem stan zagrożenia powodziowego. Jesteśmy w stanie ostrzegawczym, za chwilę możemy być w stanie alarmowym. Też zgłaszamy wiele problemów, jeżeli chodzi o utrzymanie linii brzegowej, ponieważ widzimy, że w wielu miejscowościach na terenie powiatu płockiego, tak jak Kępa Polska, czy tak jak Rakowo, dochodzi do uszkodzenia linii brzegowej, za chwilę może dojść do uszkodzenia wałów i tu są potrzebne naprawdę konkretne działania. W dniu wczorajszym poziom wody osiągnął w Wyszogrodzie 535 cm. Brakowało tylko 15 cm do stanu alarmowego. Został przekroczony stan ostrzegawczy o 35 cm. Zaś w Kępie Polskiej stan ostrzegawczy został przekroczony o 46 cm i do stanu alarmowego brakowało tylko 4 cm. Również w dniu wczorajszym, w godzinach wieczornych, sytuacja zaczęła się stabilizować i trend wzrosnącego zmienił się na trend malejący. W dniu dzisiejszym w Wyszogrodzie jest powyżej stanu ostrzegawczego o 10 cm, a w Kępie Polskiej o 29 cm, powyżej stanu ostrzegawczego. Oczywiście to wszystko się bardzo zmienia. Może się zmienić tak, że od połowy marca, kiedy przewidywane jest nagłe ocieplenie, będziemy oczywiście to monitorowali. Chcę powiedzieć, że wraz tutaj z panem starostą, jak co roku 23 maja będziemy organizowali to wydarzenie zwane konferencją, ale ono także jest takim, można powiedzieć, momentem wspomnieniowym wraz z mieszkańcami i samorządowcami. Głównie mam tutaj na myśli mieszkańców gminy Słubice i właśnie w Słubicach, czy też konkretnie w Wiączeminie zostanie ta konferencja zorganizowana, na którą także będę zapraszał pana ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, żeby przedstawić, jak bardzo trudna i złożona jest sytuacja. Minęły 2 lata tak naprawdę, kiedy mieliśmy sytuację niezmiernie kryzysową. Przypomnę, w 2021 roku, w lutym zator i tak naprawdę byliśmy o krok od tragedii. My mamy jeden kłopot w Kępie, tak naprawdę w takiej miejscowości, w takim punkcie 608 km, jak dobrze pamiętam, Czerwonka to miejsce się nazywa, gdzie jest wypłukany wał na głębokości około 10 pięter. To zostało zarzucone piaskiem w workach Big Bag, przykryte rumoszem. W związku z tym, że poprzedzać powinna to miejsce ostroga, która jest wypłukana, nurt Wisły bije o wał i tak naprawdę polskie wody ponownie zaczęły naprawiać to miejsce, są w trakcie. Dobrze się stało, jak się stało, że ta fala powodziowa, jej czoło było tylko jedno i przeszło, czyli wszystkie wody, które powstały w wyniku topnienia śniegu na południu kraju i wody gruntowe z pól spowodowały tą falę powodziową i całe szczęście, że nie było opadów, bo gdyby była kolejna, obawiam się, że te wały by nam rozmokły, bo już przesączenia poza wałem są widoczne. Daliśmy radę, monitorowaliśmy wały, stan alarmowy u nas to jest 5 metrów, brakowało tylko 4 centymetrów, jak wspomniał pan kierownik. W tej chwili jeszcze nie osiągnęliśmy stanu ostrzegawczego, którego poziom dla punktu dla wodoskazu w Kępie Polskiej to jest 4,50 m, w tej chwili mamy 4,79, ale sytuacja jest stabilna i mam nadzieję, że ta naprawa tego wału w tym miejscu, ona znowu będzie chwilowa, bo tak naprawdę ta woda swoje zrobi, no ale nas zabezpieczy na ten rok. Szkoda tych pieniędzy, że one wydawane są po wielokroć, jak ja zawsze mówię, biednego nie stać na takie prace, powinna być raz dobrze zrobiona ta robota, byśmy o tym punkcie takim krytycznym zapomnieli. Dziękuję. Dziękuję, pan dyrektor Tomasz Kowinek.
Szanowni zebrani, Wisła, nasza królowa, daje nam co kilkadziesiąt lat bardzo mocny akcent tej trudności życia właśnie obok niej. Ja już nie chcę wspominać powodzi stulecia z 1982 roku i tego, co wydarzyło się na granicy miasta Płocka i powiatu płockiego w 2010 roku. Natomiast, szanowni państwo, właśnie dziś, 27 lutego, mija dokładnie druga rocznica tego wielkiego zagrożenia, które miało miejsce w 2021 roku, bo właśnie dopiero 27 lutego owego roku odczuliśmy poprawę jako mieszkańcy w kontekście bezpieczeństwa, ponieważ walczyliśmy z tym zagrożeniem od 12 lutego dokładnie do 27 2021 roku. I to, co koledzy przedmówcy powiedzieli, szanowni państwo, to prawda. Ten wybór tego urodku rzecznego, a ten nanios, który jest każdego roku, no jest bardzo niepokojący, bo wystarczy w zasadzie kilka lat, jeżeli utrzyma się ta tendencja na około 1,5 miliona tej nadwyżki, to, szanowni państwo, nie będziemy się zastanawiać, czy wystąpi kiedyś powódź, tylko kiedy ona dokładnie wystąpi, bo w mojej ocenie, szanowni państwo, również człowieka, który prosił niejednokrotnie jako radny miasta Płocka pana prezydenta Andrzeja Nowakowskiego o monitoring w ten sposób, żeby apelować do Wód Polskich właśnie po to, żeby ten urobek był zabierany, że tak powiem, z rzeki, to okazuje się, że udało nam się teraz tej zimy tylko dlatego, że po prostu tej zimy nie było. Drodzy państwo, gmina Nowy Duninów z definicji jest gminą zalewową. Co roku wiosną mieszkańcy gminy Nowy Duninów z wielkim niepokojem obserwują to, co dzieje się na rzece Wiśle. Doskonale pamiętają rok 82. Wtedy gmina Nowy Duninów w 50% była zalana i tego nie da się zapomnieć, dlatego też z każdym rokiem drżymy. Wtedy, kiedy następuje topnienie lodów. Ten rok jest rokiem szczególnym, bo zima była łaskawa. Wody Wisły są wodami płynącymi. Dlatego też mamy sporo szczęścia, ale to szczęście może kiedyś nas opuścić, jeżeli nie będą podejmowane prace związane z pogłębianiem Wisły. Tutaj na odcinku Zalewu Wiślańskiego, czy też inaczej Jeziora Włocławskiego. Jest to potężny zbiornik, który dla mieszkańców jest zagrożeniem w okresie zimowo-wiosennym. Pamiętamy też rok 2021, kiedy to zagrożenie było bardzo duże. Też z cudem udało się rozbić zator na wysokości Karolewa Dobrzynia i dzięki temu mieszkańcy nie przeżyli takiej sytuacji, jaką przeżywali w roku 82. Ale, drodzy państwo, wiele jest do zrobienia na tym odcinku od Płocka do Nowego Duninowa, Karolewa, łącznie z Dobrzyniem. Pogłębianie Wisły. Apelujemy właściwie w każdym roku do Wód Polskich, do rządzących, żeby przeznaczali określone środki na pogłębianie Wisły, bo rumowisko jest na co dzień, nawarstwia się i może dojść do tragedii, bo tak naprawdę śladowe mamy zjawiska związane z pogłębianiem Wisły.